To był najlepszy sezon letni od lat. Takie słowa można usłyszeć w Szklarskiej Porębie. Pogoda sprzyjała górskim wędrówkom, wycieczkom rowerowym czy po prostu wypoczynkowi w turystycznym kurorcie. Większość turystów przyjeżdżających do miasta pod Szerenicą wybrała aktywny wypoczynek. W ostatnich latach pojawiła się nowa kategoria turysty. To turysta wymagający, posiadający już wiedzę podstawową o Karkonoszach i o Szklarskiej Porębie, ale chcący się dowiedzieć wielu ciekawych rzeczy o naszym regionie. Bo jak jechać w góry, to tylko przygotowanym. Jak przyjeżdżamy, to już wszystko wiemy, gdzie po kolei będziemy jeździć. Nie tak, że na miejscu. Żona zawsze jest dobrym organizatorem. Osoby odwiedzające Szklarską Porębę to nie tylko nasi najbliżsi sąsiedzi, mieszkańcy Australii czy Japonii. W tym roku przyjechało wielu turystów z krajów arabskich, w tym z Omanu. A co skłania Polaków do wypoczywania w Karkonoszach? Dobry dojazd. Piękną drogą jechaliśmy i autostradą A1 i S8. 5 godzin i z miejsca zamieszkania byliśmy tutaj u Państwa. Odnotowano także zwiększone zainteresowanie wycieczkami fakultatywnymi. Najczęściej jeżdżą, wybierają wycieczki do Pragi, do Drezna, do Skalnego Miasta, Szwajcarii Saksońskiej, plus dodatkowo wycieczki tutaj po okolicy. Największa ilość turystów przypadła na pierwszy miesiąc wakacji. Myślę, że w lipcu jest około 20% więcej turystów, sierpień jest na podobnym poziomie. Rodzinna atmosfera, pyszne wypieki, a szczególnie ciasto marchewkowe sprawiają, że kawiarnia niedaleko skweru Radiowej Trójki pęka w szwach. Turystów jest bardzo dużo i przyjeżdżają z całej Polski. I uwielbiają po prostu chodzić po górach, zwiedzają szlaki turystyczne, jeżdżą dużo na rowerach i przyjeżdżają po prostu po wielkich zmaganiach. Przyjeżdżają tutaj do nas, aby usiąść, zasmakować ciast, kawy i porozmawiać sobie. Szklarska Poręba na długo zapamięta ten sezon letni. Patrząc na panujące trendy, można śmiało powiedzieć, że jeśli tylko dopisze pogoda, to przyszły sezon będzie równie udany i obfitować będzie w tak zwanych turystów zaangażowanych, a informacja turystyczna obsługiwać będzie nie 200 osób jak teraz, tylko znacznie więcej, bo Karkonosze są po prostu modne.